Witam. Mamy 22 lutego 2019. Na Państwa oczach jest to półtoraroczny samczyk 333 Hypanthistrusa Yellow. Za momencik go przeniosę do innego akwarium, bo ryby już zaczynają się tutaj. Mówię, miałem tutaj na górze młodziaki swoje i trzeba je zacząć przenosić, ponieważ tutaj mam dorodną samiczkę 333 Yellow z pełnym brzuszkiem, ponieważ samce 173 B zaczynają mi je za mocno trzeć i mam dosłownie co drugi, trzeci dzień tarło. Bardzo fajne wychodzą po tym, po tej krzyżówce, fajne młode wychodzą. Tam widać, że mocno wyciera młodą samicę 333. Przejdę do akwarium obok, tylko wezmę sobie tutaj drabinkę. Młody osobnik po takiej krzyżówce wygląda w ten sposób. To są osobniki tutaj już 5-centymetrowe, które mówię, odchowałem sobie dla siebie, patrząc, co z tego wyjdzie. Więc wzorek taki, jak Państwo widzą. Pokaż się tutaj, o. Lekko żółtawy, natomiast bardzo dużo białego. Mówię, to jest jeszcze młoda ryba, więc on się będzie jeszcze tutaj zmieniał. Zobaczymy, co z tego wszystkiego tutaj wyniknie. Natomiast w najbliższym czasie będę dopuszczał swoje hybrydy krzyżówki L333 Dzikusa czarnego z 66. I taka hybrydyzacja następuje w naturalnych siedliskach, ponieważ zarówno obszar występowania L333 i L66 pokrywają się w wielu miejscach. Te gatunki są bardzo blisko spokrewnione. Jeśli ktokolwiek popatrzy na łańcuchy RNA, są one bardzo do siebie podobne, co świadczy tylko o bliskim pokrewieństwie. Tak samo jest z pokrewieństwem 333, 66 z L173. I żeby było śmieszniej, z naszą zebrą. Jest to troszeczkę już dalsze wtedy pokrewieństwo, bo najbliżej zebra jest spokrewniona z L173. Tam robiono takie badania genetyczne, natomiast osobiście widziałem, gdzie wycierali zebrę innymi gatunkami. Natomiast mówię, ja będę dopuszczał swoje hybrydy, czyli te tutaj, które już mają tak w granicach 7 cm, może 8. To są krzyżówki po L333 Dzikusie i 66. I takich zawodników mamy tutaj kilkanaście sztuk. Teraz poszukam. Kolejny jest tutaj. Kolejny jest gdzieś tam. I kolejny, a nie, to jest Yellow, to jest gdzieś teraz się pochowały, ale ogólnie te hybrydki niedługo będę do siebie dopuszczał. Pokażę, że to nie jest hybryda, bo hybryda, czyli osobnik po skrzyżowaniu dwóch gatunków powinien być bezpłodny, a tak nie jest. I to pokaże to badanie i to rozmnażanie w najbliższym czasie. No mówię, czekam, żeby sobie jeszcze podrosły, żeby to nie było takie młodociane jakieś tam puknięcie czy coś tam. Tylko chciałbym od razu z tego uzyskać 20 parę młodych, żebym
miał pewność co i jak. A dzisiaj mówię przenosiny 333 Yellow, bo dawno nie było tego i nigdzie nie ma tego na rynku. A rzucę sobie do tarła, ponieważ no mówię, w każdym akwarium praktycznie gdzieś mi ryby skaczą i coś się tam wyciera, więc chciałbym coś z tego fajnego uzyskać.